Cześć, tu Ernest! W tym filmiku dam wam znać o kolejnych zmianach na mapie oraz przekażę bardzo ciekawą teorię na temat fabuły Fortnite i postaci ukrytej pod nazwą Zawieja. Wczoraj wieczorem na ekranach telewizorów rozpoczęło się odliczanie do Wielkiej Zawiei, czyli wielkiego wydarzenia w grze, które przedwcześnie poznaliśmy już dzięki grupce wydobywców danych. Sam licznik odliczy do 19 stycznia. Wtedy powinny wejść do gry wyzwania Burzy Śnieżnej, ale Epic może nas czymś jeszcze zaskoczyć. Król Lodu za to jest coraz wyraźniej widoczny w jego kuli śnieżnej. Z każdym dniem powinien być coraz lepiej widoczny. A w jego dłoni w końcu powinien się pojawić fragment kostki, który użyje do wywołania wielkiej śnieżycy na całą mapę oraz do zesłania potworów kostki, ale w zimowej, silniejszej wersji. Możecie sobie teraz zadać pytanie, dlaczego miałby to robić? Aby spróbować na to odpowiedzieć, najpierw musimy udać się do okrągłego stołu w zamku Króla Lodu. Przy tym kamiennym stole stoi 5 krzeseł, na których są wyryte symbole królów różnych żywiołów. To samo widnieje na stole w odpowiednich miejscach. Z tych krzeseł dosłownie odstaje jednak siedzenie dla Króla Ognia. Król Ognia wziął się z tego, że symbol tego krzesła to nic innego jak płomyk. To jasno nam daje znać, że coś się z nim stało lub ktoś mu coś zrobił i tym kimś może być Król Lodu. Jeśli zejdziemy jeszcze poziom niżej, a dokładnie pod fragment nieroztopionego jeszcze lodu, to ukaże nam się takie oto ogromne łańcuchy do podtrzymywania czegoś, ale tego jeszcze w grze nie widać. Jednak ujawnił nam to Silek na swoim Twitterze. Mają one trzymać taki oto obiekt. Nie wygląda to na razie na coś konkretnego, ale według tego wydobywcy danych, ten oto model wspomina o tej teksturze. Jest to tekstura modelu postaci o nazwie Prisoner, czyli więzień. Na razie mamy tylko tą teksturę, ale nieobecność całej postaci w pili gry może wyjaśnić to, że postać ukrytą pod nazwą Zawieja odlokujemy dopiero po wykonaniu połowy wyzwań 9 tygodnia. A tą postacią może być właśnie ten więzień Króla Lodu, a mianowicie Król Ognia, który przyczynia się do stopniowego topnienia Góry Lodowej. W lochach tego zamku jest też kilka narzędzi, które wykorzystuje się na przetrzymywanych więźniach, co by dodatkowo wyjaśniło obecność czegoś takiego. Król Lodu ewidentnie nie jest zadowolony z tego, że jego wielkie królestwo jest topione przez Króla Ognia, którego zamknął, aby temu zapobiec. Król Lodu na ekranie wczytywania za 7 tydzień powstaje ze swojego tronu. Opis tego ujęcia brzmi: co mnie obudziło? Przecież lód nie miał nigdy stopnieć. Co daje nam znać, że został on obudzony przez coś niepokojącego, a dokładniej upadek jego królestwa. Jak tylko dowiedział się, o co chodzi, udał się na najwyższy szczyt zamku, aby wywołać ogromną burzę śnieżną, co zakryłoby całą mapę śniegiem i chłodną mgłą, aby Król Ognia nie miał najmniejszych szans się wydostać. To nie wszystko. Prawdopodobnie wysłał też jednego z robotów sezonu 6, co widzimy na ekranie wczytywania za 9 tydzień sezonu 6, aby zdobył do niego fragment kostki z zalewu zdobyczy. Ten fragment kostki posłuży Królowi Lodu do zbudzenia swojego lodowego legionu zimowych potworów, aby przejąć dla siebie całą wyspę i pozbyć się graczy i Króla Ognia. Podczas tego wydarzenia, dzięki wykopanym slików w reanimacjom wiemy, że Król Lodu w swojej kuli śnieżnej będzie siał grozę na mapie Battle Royale, używając między innymi swojego specjalnego ataku. Gdy uda nam się już go pokonać, uwolnimy jego więźnia, czyli Króla Ognia, który na ten moment ukrywa się pod nazwą Zawieja. Zawieja po angielsku to Snowfall, co dosłownie można przetłumaczyć na upadek śniegu. Jeśli przyjęlibyśmy takie tłumaczenie, to można byłoby to zinterpretować jako upadek Królestwa Króla Lodu. Dosłowny. I to tyle na temat fabuły sezonu 7 oraz skina Zawieja. Uznania za tą teorię są w pełni dla Tasty, Siloxa i Fort Tory na Twitterze. Serdecznie zapraszam do opisu. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.